szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani, serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj spotkanie bardzo ważne i istotne dla was wszystkich. Chciałbym, żebyście zostali do samego końca, żebyście wysłuchali tego wszystkiego, co mam wam do powiedzenia. Oczywiście na początku proszę każdą osobę, która teraz słucha tych moich słów. Proszę, bardzo proszę, każdą kochani osobę, żebyśmy wszyscy wspólnie wysłali miłość w świat. Więc proszę, niech każdy teraz wpisze w komentarzu. To bardzo ważne słowo, kochani, słowo miłość. Proszę wpiszcie je w komentarzu, i jak będziecie je wpisywać, to poczujcie o tych, poczujcie takie wielkie uczucie, kochani, dobra, współczucia, poczucie takie ciepło. Które od Was wypływa do tych wszystkich osób potrzebujących, osób cierpiących, osób, które są w bardzo ciężkich sytuacjach życiowych, które szukają tej właściwej ścieżki życia, tak aby mogły otrzymać odpowiednie światło, odpowiednie natchnienie i wkroczyć na tę właściwą ścieżkę życia? Więc bardzo proszę, kochani, wpiszcie to słowo w miłość w komentarzu i wyślijcie ją e, tym wszystkim potrzebującym. Dzisiejsze nagranie będzie troszkę nietypowe. Prosiłem Was na początku, żebyście zostali tutaj do samego końca. Bardzo Was o to prosiłem i bardzo Was o to proszę. Nagranie będzie bardzo ważne. Oczywiście też proszę, żebyście mi pomogli w tym wielkim dziele, żeby to nagranie mogło zobaczyć więcej osób, chociażby z tego naszego kanału, kochani, tutaj. Z tych naszych spotkań wspólnych, więc proszę też je polubcie. Wystarczy tylko kliknąć tego kciuka w górę, polubić to nagranie i już ten film ma szansę dotrzeć do większej ilości osób. Bardzo was o to proszę. W ostatnich, kochani, dniach, w ostatnich tygodniach tutaj publikuję materiały związane z tymi proroctwami, różnymi informacjami, które się pojawiały w przeszłości z różnych ust mistyków, z różnych, od różnych proroków. Byli to zarówno, były to zarówno kobiety, byli to mężczyźni sprzed kilku lat, sprzed setek lat, które to osoby zapowiadały te czasy końca i to, to co właśnie ma nastąpić i przed czym właśnie byliśmy ostrzegani, ale też Byliśmy przygotowani do tych, kochani, wydarzeń, które już się dzieją, właściwie teraz. Seria tych nagrań jest to ku pokrzepieniu serc. Bardzo ciekawe nagrania. Myślę, że wiele z tych przekazów, jakby nie, od, jakby nie uzyskało jakiegoś większego rozgłosu i. Myślę, że one są dosyć nieznane, więc warto się z tym zapoznać. I od razu Wam powiem jedną rzecz, o której chyba wspomniałem na live, czy też w jednym z ostatnich nagrań, iż te wszystkie proroctwa zawsze mają jakiś taki wspólny mianownik: to, że właśnie Polska jest tym narodem wybranym. Właściwie to wybraństwo nie polega na tym, że Bóg sobie po prostu wybrał, a niech będzie to Polska, i koniec, i tak dalej. Nie, tu chodzi o to, że właśnie w Polsce jest najwięcej osób bieżących, osób, które są blisko Boga. I takie wybraństwo, jakby, one następuje automatycznie, bo takie kraje, i to nie będzie tylko Polska, kochani, bo takich krajów będzie więcej, aczkolwiek Polska ma przewodniczyć w tej nowej erze. I te właśnie kraje, które będą bliżej Boga, bliżej tej miłości, one otrzymają wielkie dary z nieba, wielkie łaski, i mają szansę się ostać jako narody, kochani, i uniknąć skutków właśnie tej trzeciej wojny światowej, a przede wszystkim tych różnych kataklizmów. To jest bardzo istotne. Więc mianownik zawsze, jakby ten kręgosłup tych, tych proroctw, jest zawsze bardzo podobny. On biegnie w jednej linii, aczkolwiek te różne proroctwa się różnią w takimi bocznymi wydarzeniami, które są opisywane i które mogą wystąpić, a nie muszą. Aczkolwiek, jeżeli mamy te główne, kochani, tą główną, ten ciąg wydarzeń, który ma nastąpić, ja bym wam chętnie opowiedział o tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te światy duchowe, skąd to się bierze? budowę tego świata duchowego w którym tak naprawdę nie istnieje czas ale to nie jest jakby temat na dzisiejsze nagranie ponieważ ono by musiało trwać bardzo długo ale zawsze mamy tą główną linię jakby tych wydarzeń czyli trzecia wojna światowa kataklizmy przyjście Jezusa Chrystusa włącznie tutaj z prześwietleniem sumień. Mamy antychrysta w jakiejś formie podanego, że nas jakby wystąpi ten człowiek, aczkolwiek może to być zarówno i mężczyzna, może być to kobieta, jak również może być to jakby grupa też ludzi, ale bardziej jesteśmy przygotowywani w różnych po prostu przekazach, że będzie to osoba, która Przejmie tron Piotrowy. Więc raczej to będzie jedna osoba. Bestia, kochani, która jest podawana wielokrotnie. Jest to tak naprawdę wielki komputer światowy. Wielki system, który ma zniewolić ludzkość i który już ją zniewala. Dlatego też było mówione o znaku bestii, ale to jest też temat na inne nagranie. Jest omówione o właśnie tych kataklizmach. Jest mówione o przejściu, kochani. Z tego starego świata do tego nowego świata. Wiele osób nie przejdzie, kochani, do tej nowej ery. Będzie to oddzielenie i będą te trzy dni ciemności, też do których byliśmy przygotowywani i będziemy jeszcze przygotowywani. I te wydarzenia główne, włącznie z tymi, które jakby będą działy się w Polsce, czyli wystąpienie tego namaszczonego z Polski, który będzie w tej nowej erze przyszłym papieżem, i Polska, która em, obejmie takie przewodnictwo nad innymi narodami, która wprowadzi jako pierwsza, e, kochani, Prawo Boże, dzięki właśnie intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski, to te właśnie wydarzenia, one są tym kręgosłupem, kochani, i one są tym tą główną taką serią wydarzeń, które na 100% wystąpią. A jeżeli chodzi o te różne wydarzenia poboczne, to to już zależy od ludzi, od modlitw i od tego jakby jak wiara umocni się w pewnych narodach, jak ona będzie duża i czy te naprawdę narody będą miały szansę jakby się ostać. Tak? Więc z całego serca jeszcze tu powiem więcej, kochani. E Proszę z całego serca, żebyście, kochani, polubili to nagranie. Bardzo Was o to proszę. Polubcie to nagranie. Dajcie tego kciuka w górę i pomóżcie mi, kochani. Pomóżcie mi w tym wielkim dziele pomagania, kochani, innym. Darzenia się miłością z innymi. Proszę, polubcie to nagranie i wpiszcie to słowo miłość w komentarzu. Tutaj właśnie wspominałem, kochani, o tej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski która się odbyła, która została przyjęta przez rząd polski i episkopat. Proszę bardzo o to proszę, żeby każdy z was przyjął w sercu tą intronizację, kochani. I z nami się codziennie o godzinie 21, kochani modlił. I jak mówię, ta modlitwa jest ważna, ale tylko gdy będzie odmawiana z sercem, z takim uczuciem wdzięczności. Z takim uczuciem radości codziennie o godzinie 21.00 najpierw dziękujemy w ciszy Panu Bogu za tę intronizację, która się odbyła w Polsce intronizację Jezusa Chrystusa na króla Polski. Następnie odmawiamy dziesiątkę różańca i dziękujemy Panu Bogu za to. Proszę też, żebyście byli na tym moim kanale Łukasz Andryszczek na YouTube, i tam codziennie się modlimy, kochani. Ważne jest. Poprosiłem Was, kochani, prosiłem Was o to w nagraniu, w nagraniach, które były kilka tygodni temu, żeby było nas jak najwięcej, ale też wspominałem o tym, że nieważna jest ilość, ale ważna jest jakość. Nie musi być to tysiąc osób, które. Będą odmawiać tę modlitwę, byle jak, byle odklepać, byle było, a dzisiaj odmówiłem, tak? Nie. Niech to nawet będzie 200 osób, niech to będzie 50 osób, ale niech te osoby regularnie, dzień w dzień, o tej 21, pomodlą się, podziękują w sercu bardzo z takim, z taką, z takim uczuciem wdzięczności Panu Bogu za to. A te osoby naprawdę otrzymają wielkie, kochani, łaski i dary z Boga. Od Boga, właśnie z nieba, kochani. To jest niezwykle ważne. Przeogromne łaski, kochani, czekają te osoby, które będą właśnie w tej grupie tych osób, które z całego serca będą się, kochani, modlić, dziękować Panu Bogu za tą intronizację, która się odbyła. Trzeba przyjąć w sercu absolutnie ten, kochani, fakt. To jest bardzo istotne. I jak mówię, nie liczy się ilość, nie musi być to tysiąc, nie musi być to pięć tysięcy ludzi. Wystarczy, jak to będzie 200 osób, jak to będzie nawet 50 osób, ale żeby to było robione z sercem i z wielkim, z wielkim, kochani, takim uczuciem radości i wdzięczności Panu Bogu za to, co się właśnie dokonało. Bardzo Was, kochani, o to proszę. Bądźcie, bądźcie, jeszcze raz mówię, bądźcie na tej modlitwie. Dziękujcie Panu Bogu za to, bo to jest, kochani, niezwykle, niezwykle ważne w tym czasie. Bardzo Was, kochani, o to proszę. Jak zwykle e, zachęcam tutaj do wsparcia kanału, zachęcam e, do pomocy w tej zbiórce dla dzieci w Afryce. Szczegóły jak pomóc można znaleźć w opisie tego nagrania jak również w tej karcie końcowej. Ja wam kochani już bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.